No i przed nami ostatni akcent tej niedzieli Ekstraklasy Ligi Futbolu. Ostatnie spotkanie dzisiaj na desem. SF Kępa Team kontra Delta. Kępa Team w pierwszym swoim starciu pewnie i bardzo wysoko pokonała Ekstraklasę Boys 7-0. Delta natomiast uległa UKS-owi Południeczosną w stosunku 6-3, a to oznacza, iż Delta po 7 rozegranych meczach wciąż bez punktu. Cisza jak makiem zasiał, ale już wracam. Musieliśmy tutaj skonsultować pewne rzeczy, jeśli chodzi o układ tabeli. I wracamy, wracamy na parkiet. Półtorej minuty za nami. 0-0 póki co, ale teraz świetna okazja. No wyszedł tam w górę imponująco Michał Sawicki. Ale złapał. Złapał futbolówkę. Bramka 600, Kępy Team. No i mamy odpowiedź Kępy. Damian Gągolewski, Karol Kanetka, Piotr Cichocki, Patryk Wójcik. Ponownie Karol Kanetka, Marcin Jakubiak. Wciąż Marcin Jakubiak. Jeszcze nie koniec i piłka dla Delty. Łukasz Uszczyński i Damian Gągolewski, szybko zagrał Piotr Cichocki. Piotr Cichocki i Marek Jakuczek. Marek Jakuczek, dobra interwencja bramkarza Delty. No i piłka jeszcze dla drużyny grającej w zielonych koszulkach. I pół minuty za nami, 0-0 na tablicy wyników. Krzysztof Lewkowicz i piłka w rękach Damiana Gągolewskiego. Uruchamia tutaj na prawej stronie Karola Kanetkę. Piotr Cichocki, Karol Kanetka, Marcin Jakubiak i piękna akcja, piękna kombinacja. SF Kępy Team, Marcin Jakubiak w roli asystującego, Karol Kanetka w roli strzelającego i Kępa obejmuje prowadzenie 1-0. Patryk Wójcik. Piotr Cichocki, lewa strona boiska, Piotr Cichocki, balans do środka boiska, Piotr Cichocki, uderzenie, Piotr Cichocki. Od bramki Marek Jakuczek. I mamy wyrównanie Delty. Łukasz Muszczyński, piąta minuta gry. Delta wyrównuje stan meczu.
I czekamy teraz na odpowiedź Kępy Team, Marcin Jakubiak, Piotr Cichocki, Marek Jakuczek. Piłka w rękach bramkarza Nerty, czas stop, ucierpiał tam, zdaje się, Łukasz Łuszczyński, ale miejmy nadzieję, że to nic poważnego i że Łukasz będzie w stanie kontynuować grę. A jednak potrzebna zmiana, jednak Łukasz musi odpocząć za linią boczną boiska. Grzegorz Szczurowski tym samym melduje się na boisku. Marcin Jakubiak, Patryk Wójcik. Tomasz Szatkowski, Piotr Cichocki, Łukasz Łuszczyński, wrócił już do gry zawodnik Delty, a więc wszystko w porządku, co bardzo nas cieszy. Grzegorz Szczurowski, 2-2. A Łukasz Łuszczyński do bramki, dopisuje tym razem asystę. Dobra dyspozycja zawodnika grającego z numerem 6 w ekipie Delty. Chyba to należy określić po 8 minutach. Remis 2-2. No i kto wie, być może to jest ten mecz, w którym Delta zapunktuje po raz pierwszy w tej rundzie Ekołajps Nowodworskiej Ligi Futbolu. Patryk Wójcik obok bramki. Krzysztof Szurowski. Uciekła mu piłka. Piłka opuściła plac gry i z autu Tomasz Szatkowski. Patryk Wójcik. Damian Gongolewski. Krzysztof Żółtak. Spokojnie, cierpliwie teraz. Starają się rozegrać tę akcję zawodnicy z Nasielska. I Marek Jakuczek, pełen spokój. A bramka Żaderty. Robert Łępicki, dobra indywidualna akcja, zmuszony do interwencji. Marek Jakuczek, Robert Łępicki z rzutu rożnego i kolejny korner. Patryk Wójcik, Robert Łępicki
i kolejny rzut rożny. Robert Łębicki. Niedokładnie. Grzegorz Szczurowski przejął futbolówkę. Łukasz Muszyński. Mączę do tyłu. Do Krzysztofa Lewkowicza. Krzysztof Lewkowicz! No, gdyby ta piłka zmierzała w kierunku bramki, kto wie, czy Damian Gogolewski nie miałby tutaj pewnych problemów z interwencją. Tomasz Szczotkowski. Krzysztof Żółtak, Robert Łębicki. Krzysztof Żółtak. Duża, duża wymienność podań w tym momencie w ekipie Kępy Team. Przejął piłkę Łukasz Puszczyński, szansa na kontrę, ale nie tym razem. Patryk Wójcik ma sporo miejsca. Patryk Wójcik. Dobrze jednak, umiejętnie wypychany tutaj przez Łukasza Łuszczyńskiego. Dobra gra, bardzo dobra wręcz zawodnika Delty w tym meczu. Ostatnia minuta pierwszej połowy. Zaryzykował Marek Jakuczek. Na szczęście dla niego, bez konsekwencji. Krzysztof Żółtak utrzymał się przy piłce. Zawodnik grający z numerem 14. Patryk Wójcik. Patryk Wójcik wypychany tutaj przez Łukasza Łuszczyńskiego. Przepisowa gra. Obrońcy Delty. Grzegorz Szczurowski, za mocne to zagranie Marka Jakuczka. Ostatnie sekundy. Zapunktuje po raz pierwszy w tej rundzie Ekoex Nowodworskiej Ligi Futbolu. Czy tak się stanie? Będziemy już o tym wiedzieć za kilkanaście minut. Krzysztof Szczurowski. Marek Jakuczek przeczytał to zagranie Marciny Jakubiak i bramka! Bramka dla Kępy Team 3-2 i zespół z Nasielska ponownie na prowadzeniu. Piotr Cichowski strzelce bramki. Zawodnika grającego z numerem 8 w drużynie Delty. Marcin Jakubiak. Jeszcze nie koniec. I piłka dla Delty. Łukasz Muszyński. Znowu nieco ryzykownie, bliski tam przejęcia Piotr Cichowski, nieporozumienie, Damian Gogolewski uruchamia tym
wyrzutem Piotra Cichockiego. Piotr Cichocki. Marcin Jakubiak. Marcin Jakubiak, indywidualna akcja. Wykończył to tak jak należy. Marcin Jakubiak. Kępa po raz kolejny na prowadzeniu. 4-3. Błąd Krzysztofa Szczurowskiego może być się poważny w skutkach. Marek Jakuczek. I Marek Jakuczek tą interwencją ratuje swój zespół przed utratą piątej bramki. Marcin Jakubiak. Marek Jakuczek, świetna interwencja, uruchamia Krzysztofa Lewkowicza. Krzysztof Lewkowicz, Krzysztof Lewkowicz do Grzegorza Szczurowskiego, nie opanował jednak tej piłki. Strzelec dwóch bramek dla drużyny Lerty. Karol Kaletka do tyłu, do Damiana Gągolewskiego. Piotr Cichocki. Karol Kaletka. Karol Kaletka. Proste. Marka Jakuczka. Rzut wolny dla Delty. Cztery do trzech na prowadzeniu Kępa Team. Krzysztof Lewkowicz, obok bramki. Pokazuje zmianę zawodnik Kępy Team. No oby to nic poważnego. Oczywiście czas zatrzymany. Paweł Mokos, tak czy inaczej wielkie brawa za tą indywidualną akcję. No i oby to nie było nic poważnego z kolanem zawodnika Kępy Team. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i szybkiego powrotu na parkiety EKS Nowodworskiej Ligi Futbolu. Karol Kaletka, Marcin Jakubiak. Aktywny dziś zawodnik grający z numerem 9 w drużynie Kępy Team. Krzysztof Lewkowicz, sporo miejsca ma zawodnik Delty, szukał tym zagraniem ewidentnie Łukasza Uszczyńskiego. Patryk Wójcik w swoim stylu mocno stał jednak tam, gdzie stać powinien. Marek Jakuczek. I będzie okazja do Delty. Troszeczkę za długo zbierał się jednak z tym podaniem Krzysztof Szczurowski. Piłka w boisku. Marcin Jakubiak. Ten z kolei zagrywa niedokładnie do Patryka Wójcika, a była to naprawdę wyborna sytuacja do tego, by zdobyć piątą bramkę.
Ostatnie 5 minut piątej niedzieli rundy zimowo-wiosennej Echo Wipes Nowodwórskiej Ligi Futbolu, edycja 2019. Łukasz Muszczyński i Damian Gągolewski ratuje swój zespół, tak to trzeba określić, przed utratą bramki. Ale ta akcja pokazuje iść delta. Do końca będzie tutaj walczyć. O, choćby jeden punkt i teraz setka. Tak to trzeba sobie powiedzieć. Michał Sawicki, stuprocentowa sytuacja dla delty. Patryk Wójcik, ostatnie 4 minuty. Patryk Wójcik! 5-3. No i proszę, stara piłkarska prawda, czyli niewykorzystane sytuacje się wszczą. Sprawdziła się teraz idealnie w tym momencie. Ile minęło od sytuacji Michała Sawickiego? Kilkanaście sekund. Patryk Wójcik wyprowadza kolejny cios, dając Kępie 5. gola. I 6. trafienie. Kępa Team Delta, 6-3. Coraz bliżsi zatem kolejnych 3 punktów zawodnicy z Nasielska. I o ile ich sytuacja w tabeli przed tą niedzielą nie wyglądała za ciekawie, o tyle teraz będzie już to wyglądać dużo, dużo lepiej. 10 punktów na koncie, 2 mecze zaległe. 11. pozycja na ten moment. Ale tak jak wspomniałem, 2 mecze mniej od pozostałych ekip. A więc Kępa Team wraca do gry o górną część tabeli, wraca do gry o górną 8. Patryk, cofnij. Ależ tu będzie ścisk, panie Maćku. Ciekawe rzeczy na czubie tabeli, ale nie mniej ciekawe w środkowej strefie. W walkę o grupę mistrzowską zamieszanych kilka ekip, począwszy od Prestige Gitarów, a skończywszy na drużynie Kępy Team. A być może jeszcze KS Górka, która naprawdę notuje ostatnio dobre występy. No zobaczymy, zobaczymy, jaki ostateczny kształt będzie miała grupa mistrzowska. Tak jak już wspominałem dzisiaj, 4 ekipy. W 100% już niemal pewne gry w grupie mistrzowskiej, czyli Holy Tennis Team, PKS Czelesi, Łomot Igle i Dream Team. Bardzo bliski również tego celu zespół Lotniska Modlin. I pytanie, które 3 ekipy dołączą do tej piątki? Półtorej minuty, tyle właśnie pozostało do końca tego spotkania i tym samym końca dzisiejszych zmagań. Krzysztof Żółtak i piłka w rękach Marka Jakuczka. Michał Sawicki, piłka w boisku, Michał Sawicki, bardzo dobra akcja. No i zabrakło tylko precyzyjnego zagrania do Grzegorza Szczurowskiego. I Kępa wykorzystuje to bezlitośnie. 7. gol dla Kępy Team. A strzelcem bramki Piotr Cichowski. Które to trafienie Piotrka w tym meczu? 3. A więc Piotr Cichowski kompletuje w tym spotkaniu hat-tricka. Wielkie brawa. Dobra dyspozycja zawodnika Kępy Team. Patryk Wójcik. I mają ochotę na kolejne trafienia. A może to delta pokusi się o jeszcze honorowe pożegnanie się z tą niedzielą Nowodwórskiej Ligi Futbolu. Łukasz Muszczyński. Zablokowany ten strzał przez Piotra Cichowskiego. 20 sekund
i szansa dla Delty na zmniejszenie rozmiarów porażki. Łukasz Puszczyński. I mamy czwartą bramkę. Mamy czwartą bramkę dla Delty. Zdaje się, że było to samobójcze trafienie Patryka Wójcika, a więc bramkę zapisujemy na konto Łukasza Puszczyńskiego. 7-4. Patryk Wójcik, widać, ma ochotę na zrehabilitowanie się. Patryk Wójcik i bliski powodzenia. Zawodnik grający z numerem 5. Jeszcze rzut rożny. Marek Jakuczek, kurwa, jeszcze tym długim poczutem. Krzysztofa Szczurowskiego, Tomasz Szatkowski i...